Wielki światowy klubowy imperializm, część 6. Jest to przedostatni film z tej serii, ale jeżeli nie oglądałeś poprzednich 5, no to koniecznie nadrób zaległości. Tutaj wyświetla ci się cała playlista. A tak prezentuje nam się mapa po rozegranych 300 spotkaniach. I w tym odcinku same koło fortuny nam się troszeczkę zmieniło. Jak widzimy, jest tutaj mniej kolorów, ale też jest coś nowego. Mianowicie transfer, na który jest 5% szans. Jeżeli klub to wylosuje, będzie mógł wziąć sobie dowolny zawodnika, który nie bierze już udziału w imperializmie. Transfer będzie już do końca imperializmu. Będę się starać, żeby zawsze było około 5% szans, żeby to trafić. A tymczasem trafia nam się grecki Astretas. Losujemy oczywiście kierunek, w którym zaatakują, i to jest południowy wschód. Staramy się przyłożyć strzałkę do środka herbu, a ten herb jest mniej więcej na środku terytorium aktualnego. I sądziłem, że to będzie atak na AEK Ateny, ale jak widzimy, zahaczyli o tą bałkańską część Karabachu, który mamy tutaj. Karabach w ostatnim odcinku naprawdę mocno nam się rozwinął, wygrali kilka spotkań. Pytanie, czy w tym przypadku również będą w stanie to zrobić. No i nie zdołali, Astretas robi kolejną niespodziankę. Mancis dwie bramki, nie, ogólnie trzy bramki Mancisa. Kim jest ten człowiek? I jako iż to jest przedostatni odcinek, imperializm wchodzi nam w decydującą fazę od tego filmu. Bez względu na wynik, kluby, które wygrają, mogą wziąć trzech zawodników. Zatem z Karabachu Astretas bierze Kevina Rodriguez'a, Lucasa Torreira oraz oczywiście ulepszonego Mathieu Valbuena. Ten Mancis ma 69 overalla i w zasadzie w pojedynkę wyrzucił Karabach. No i ten Astretas, takiego klubu no praktycznie nieznanego, który no nie miał większych szans na jakieś powodzenie w imperializmie, teraz staje się naprawdę mocnym graczem na mapie. W ogóle ciekawostka, bo poprzedni odcinek też otwierał Astretas i też niespodziewanie wygrał swój mecz z Ludogorcem. Niesamowite historie czasem potrafi tworzyć los, koło fortuny czy ogólnie imperializmy. Było bardzo blisko bonusu plus 10 bramkarz, a tymczasem Klaksvik z Wysp Owczych. Tak samo jak Astretas atakują na południowy wschód, no i atakują szkockie Herz, gdzie przypominam, że kontrolują oni i Grenlandię, a Klaksvik zresztą Islandię. Klaksvik ma jedno zwycięstwo, pokonali islandzki Breiðablik, no jak będzie w przypadku szkockiego Herz, zaraz zobaczymy. Oczywiście, no dobra, nie mówię, kto jest faworytem, no dobra, faworytem było Herz, które wygrywa ledwo co, bo po karnych, ale wygrywa. Normalnie w poprzednich dwóch odcinkach Herzci mogliby zrobić jeden transfer, no ale tutaj ta zasada bramek nie obowiązuje, ściągają Arniego Frederiksberga, Halura Hanssona oraz ulepszonego obrońcę Damira Muminovicia, który wcześniej grał w islandzkim Breiðablik. Te transfery jakoś mocno nie ulepszyły drużyny Herz, no ale co najważniejsze, przejmują nowe tereny. Tak się zastanawiam, czy te 5% na transfer to nie jest za mało, ale to też nie o to chodzi, żeby kluby no, robiły ciągle transfery. To ma być taki dodatek. Tymczasem nowozelandzkie Wellington Phoenix. Musimy atakować z Nowej Zelandii, no bo tutaj nie ma połączenia terytorialnego z tą częścią australijską Wellingtonu. Przechodzą przez swój teren, no i ostatecznie uderzają w Newcastle Jets. W Australii bardzo często zmienia nam się ta największa ekipa, no i jest całkiem duża szansa, że tak się właśnie stanie, no bo obie ekipy są ocenione na 2 gwiazdki, no i jeszcze Wellington Phoenix gra ulepszony Oscar Zawada, 80 oceny ogólnej. On w tym meczu oczywiście może zrobić dużą różnicę, no ale ostatecznie chyba nie za wielką, no bo to ostatecznie Newcastle Jets wygrywa. Czy Zawada trafił bramkę? Nie, nie trafił, a jak chodzi o rzuty karne, to też wykorzystał. Newcastle Jets zasila się o Božidara Krajewa, Jaya Oshii, no i wcześniej wspomnianego Zawadę, 80 oceny ogólnej. No i też dzięki tym transferom Newcastle Jets jest o pół gwiazdki lepsze. No oczywiście lepsze jest też ich terytorium, bo no, jest po prostu większe. A, ja tylko tak przypomnę, że partnerem kanału jest Eneba. I jak chciałbyś sobie kupić Fifunię, no to wystarczy zejść do opisu. O, FC25, obie wersje wyprzedane. No ale w sumie nie ma co się dziwić, bo Eneba ma naprawdę konkurencyjne ceny. No ale jak chciałbyś sobie kupić, nie wiem, FC24 na różne platformy, no to tutaj też masz naprawdę szeroki wybór. A jak już masz FC24 i grasz na przykład w Ultimate Team dużo, no to w zakładce FIFA, to możesz kupić sobie FIFA Points. Ich jest naprawdę multum i naprawdę fajne cenie, no ale mamy w sumie sierpień, więc jest wielka szansa, że ty w ogóle już nie grasz w Ultimate Team. Nic nie szkodzi. Możesz na przykład wejść w zakładkę tanie gry, gdzie masz multum gier, które naprawdę są tanie. O, masz Lego Władca Pierścieni za niecałą piątkę.
Nawet chrupki za taką cenę ciężko zdobyć. Także drogi widzu, ja cię naprawdę zachęcam do korzystania z usług Eneby, linki masz w opisie. I te Imperium Newcastle Jets wygląda coraz to bardziej pokaźnie. Oczywiście większe Imperium to większa szansa na to, że zostaną zaatakowani i raczej tego nie dokona Northeast United, zespół z Indii. No tak, oni bardziej się skupiają na własnym rejonie, atakują FC Goa, które też ma tereny w Tajlandii. No nie ukrywam, no nie jest to mega imponujący pojedynek, no bo obie ekipy łącznie są ocenione na 1,5 gwiazdki, więc to chyba nie ma większego znaczenia, kto wygra, kto przegra. Wygrywa FC Goa, czyli drużyna, która została zaatakowana. Yasser Hamed, Bemamer oraz Filippo To, chyba tak mniej więcej trzeba czytać to nazwisko, przechodzą do FC Goa. No i po tym meczu chyba można tak to powiedzieć, że połowa Indii, tych oryginalnych, no bo tutaj East Bengal nam się rozrósł, no teraz należą do tego zespołu. Kolejnym atakującym będzie AEK Larnaca. Oni są tutaj, to jest naprawdę minimalny skrawek terenu, dlatego taka pikseloza. Atakują no oni centralnie na północ, więc sądzę, że można uznać i prawdopodobnie tak będzie, że atakują tą cypryjską część Astretasu, którego widzieliśmy na początku odcinka. Niezbyt komfortowa sytuacja dla Astretasu, bo oni rozgrywają mecz nie na samym początku odcinka. No i też te spotkanie powinno być wyrównane, no bo mają po 3 gwiazdki obie ekipy. Tutaj naprawdę każdy może wygrać, ale robi to Astretas Tripolis, trzecie zwycięstwo w imperializmie. Mimo że AEK Larnaca to klub cypryjski i był oceniony tylko na 3 gwiazdki, no to mieli 3 złote karty, które teraz Astretas bierze. Pere Pons, Bruno Gama oraz Oyer. No i Astretas nam chyba robi jakiś speedrun, no bo w tym momencie po tych transferach są oceniane na 3,5 gwiazdki. No i nie ukrywam, te transfery troszeczkę nadrabiają zdobycze terytorialne, no bo jak widzimy, no nie są one zbyt potężne. W ogóle dzięki temu modowi, na którym gram, klubów cypryjskich było 6. Został tylko APOEL i z tego, co mnie pamięć nie myli, to żaden klub z Cypru nie wygrał spotkania. Także no średnia dosyć słaba. No ale może ten APOEL, który się ostał, w pewnym momencie nadrobi honor Cypru. A przed nami kolejna powtórka. Atakuje Newcastle Jets, wcześniej to oni się bronili. No i ewidentnie chcą mieć całą Australię dla siebie. Atakują Adelaide United. No powiem tak, zazwyczaj średnio się to kończyło dla klubów, które od razu po tym jak wygrały mecz same postanowiły zaatakować. No ale może w tym przypadku będzie troszeczkę inaczej. Nie będzie inaczej. Newcastle Jets, mimo że byli faworytem, no to przegrywają swoje spotkanie. Matthew Lecky, Tolgay Arslan. No i po raz kolejny w dzisiejszym filmie Oscar Zawada zmieniają klub. Bardzo często zdarzała się taka sytuacja. No i Newcastle Jets jest same sobie winne. No bo zobaczcie, ile oni terenu w tym momencie tracą. Ja kuźwa uwielbiam te wysepki kolorować, to wy nawet nie macie pojęcia. Z kuli tego dla mnie Adelaide United to by mogło w ogóle cały imperializm wygrać, ale pewnie Western Sydney ich zaatakują i z nimi wygrają. No ten pierwszy bonus, nie chce nam się coś trafić, no ale wracamy do Europy. Austria, Wiedeń. No jak widzimy, atakują wymagającego rywala, jakim jest Napoli. Jak widzimy, Napoli ma naprawdę wielką przewagę. Jeżeli wydarzy się tak, że Napoli wygra, no to z Austrii nie będę robić transferów, no bo nikt im się nie przyda. Oszczędzajmy mój czas, wasz czas, no i Napoli pewnie wygrywa 3-1 po 2 bramkach Osimhena i 1 Kvaratskheli. Nie ma co ukrywać, Austria, jak chodzi o ich reprezentantów, no to rzeczywiście nie ma za bardzo czym się pochwalić. Czy będzie transfer? Było naprawdę bardzo blisko, no ale znowu przenosimy się z Europy, dokładniej będziemy lądować w Azji. Urawa Reds. A i w ogóle ja tylko ci przypominam, żebyś zostawił subskrybera, no bo większość osób, które ogląda moje filmy, mnie nie subskrybuje, a w tym momencie gonimy liczbą subskrypcji populację Bermudów. No troszeczkę brakuje, nie aż tak dużo, więc naprawdę fajnie by było, gdybyś zostawił tego subskrybera oraz gdybyś zostawił obserwację na moim Instagramie, bo tam często wy jako widzowie dowiadujecie się, co zamierzam, co nagrywam, czego mi się nie chce, co jadłem na obiad. Nie, no tego raczej nie. A może będę wam mówić? No i japońska Urawa chyba do końca chce podbić
przynajmniej połowę Półwyspu Koreańskiego, atakują Incheon United, no i też przypominam, że oni tutaj mają swoje tereny. Będzie to wyrównany pojedynek, obie ekipy są oceniane na 3 gwiazdki, no i obie ekipy mają ciekawych piłkarzy. Zatem każda z drużyn będzie zadowolona z transferów, no i to ostatecznie japońska Urawa wygrywa po emocjonującym spotkaniu, które zakończyło się wynikiem 4-3 w 117 minucie. Andreas Iniesta zdobywa bramkę, jeszcze wcześniej zdobył jedną, czyli w tym meczu dwa gole. Do Urawy przechodzą Dave Baldhuis, Yeo Min-kyu oraz Cecinia, dla którego Urawa to chyba będzie, no nie wiem, szósty klub? Coś takiego. Ja lubię patrzeć, jak te kluby się rozwijają. Przed chwilą Urawa miała 3 gwiazdki, teraz mają 3,5. No i można powiedzieć, że Korea Południowa, tak samo jak Północna, stała nam się czerwona. No nie trafi się bonus w dzisiejszym filmie, ale trafi nam się Celtic. Też zresztą tam było wcześniej Rakowa Częstochowa blisko. A ja tylko przypomnę, że w Celticu gra Leo Messi. W poprzednich odcinkach Celtic i Aberdeen szli łeb w łeb, można tak powiedzieć. Oba kluby naprawdę fajnie się rozwijały, no ale chyba Celtic uznał, że to nie może tak być, że dwa szkockie kluby będą tak się mocno rozwijać i chcą pokazać swoją dominację. Obie ekipy mają naprawdę ciekawych piłkarzy. W Aberdeen jest to Odegaard, Declan Rice czy Castells na bramce. W Celticu oczywiście Leo Messi, ale również ulepszony O'Reilly, Busquets czy ten ulepszony Carter Vickers na środkową obronę. No i co kochani, niech wygra lepszy w Szkocji i wygrywa Celtic pewnie 3-1. Messi strzelił 2 gole. Celtic pozyskuje Koena Castelsa, no i wcześniej wspomnianych Declana Rice'a oraz Martina Odegaarda. Tylko mamy problem, no bo tutaj ten Celtic ma naprawdę świetny środek pola. Tutaj jeszcze doszedł Rice i Odegaard. Jeszcze chciałem zmienić pozycję na SPO Odegaardowi i Messiemu, żeby się lepiej w tej formacji czuli. Odegaard ma cały czas 88, ale Messiemu, jak zmieniłem pozycję na środkowego pomocnika ofensywnego, skoczyło mu do 92 oceny ogólnej. Wow! No i tak ostatecznie będzie się to prezentować. Mam nadzieję, że to ma ręce i nogi. No ale musicie przyznać, ten skład wygląda świetnie. Celtic naprawdę mocarnie nam się rozwinął. No i jeszcze tak przypominam, że Aberdeen miał swoje tereny, tak w północnych Niemczech, chyba tak to można określić. A no jeszcze tak tylko przypomnę, że Celtic ma swoje tereny w Ameryce Północnej. No i też dosłownie, nie mogę się doczekać, aż jakiś Shamrock Rovers zaatakuje Celtic i z nimi wygrają. O, czy to będzie pierwszy transfer na to, kochani, wychodzi pierwszy transfer. I klub, który teraz się wylosuje, będzie mógł wziąć dowolnego piłkarza, który nie bierze udziału w imperializmie. Oczywiście fajnie by było, gdyby to była polska ekipa, ale to będzie, moi mili, Libertad z Paragwaju. A sądziłem na coś lepszego może. Albo nie, jednak zrobimy inaczej. Wylosujemy sobie overall minimum 85, bo jednak chciałbym, żeby to rzeczywiście był naprawdę spory upgrade dla drużyny, która to wylosowała. 86, czyli tak można powiedzieć, ta dolna półka, ale to wciąż jest całkiem niezły upgrade dla Libertadu. I u nich najgorsza pozycja to środkowy pomocnik. Zatem fajny, wysoki overall ląduje w Ameryce Południowej. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie się wam podoba. No i czy po transferze będzie jakiś bonusik? No było naprawdę bardzo blisko. Tymczasem Hradec Kralove, ostatni czeski klub na mapie. No i to ogólnie prawdopodobnie będzie ostatni mecz w wykonaniu czeskiej ekipy, no bo jak widzimy atakują potężny RB Lipsk. No powiem tak, ja nie chcę rzucać klątwy, bo jak ja za każdym razem mówię, że ktoś jest faworytem, no to ten faworyt przegrywa, no ale wy doskonale widzicie dysproporcje obu ekip. No ale jeszcze nie było przymarokowania w tym odcinku. Oj, było blisko, RB Lipsk wygrywa. No i wiadomo, z Hradeca Kralove nikt się Lipskowi nie przyda, więc nie robię transferów. No i kochani, takim akcentem kończy się czeska przygoda w wielkim światowym klubowym imperializmie. No i w sumie dobrze, że Pepików już nie ma, no bo szczególnie Banik Ostrawa no bardzo prześladowali nasze polskie ekipy, które w ostatnim czasie są dosyć cicho. No cicho nie jest Astretas, dla którego będzie to już trzeci pojedynek w dzisiejszym filmie. Okej, początkowo myślałem, że zaatakowali potężne tereny Zorii Ługańsk, ale jak widzimy, zahaczyli w tym dokładnie miejscu o tereny FCSB. Nadal nie wiem, czy mogę na ten klub mówić Steaua Bukareszt bez przypału, czy nie. Grecki klub ewidentnie czuje się w formie, no ale prawda jest taka, że im więcej spotkań się gra, tym jest większa szansa na potknięcie, co za tym idzie,
odpadnięcie z naszej zabawy. Bardzo blisko było, aby Steaua Bukaresz te spotkanie wygrała, no ale ostatecznie po karnych wynikiem 4-3 Astretas jest nadal w grze. Biorą Vlada Cirekesa, no nie jest to trzeci najlepszy zawodnik FCSB, no ale Astretas ma naprawdę problem ze środkowym obrońcą. Biorą również Florinera Komana, którym jest co prawda skrzydłowym, ale w alternatywnych pozycjach ma napastnika, a w Astretasie również ten napastnik nie domaga za bardzo. Oraz biorą najlepszego zawodnika FCSB, Aleksandra Mitrite, który został ulepszony. To jest niesamowite w imperializmach. Jest jakiś klub, o którym no mało co słyszałem, jak nie w ogóle. No a oni wygrywają już kolejne spotkanie i rozszerzają swoje terytorium. Zostajemy przy tematach greckich. Olympiakos. No jest szansa, że w ogóle ten Astretas zaatakuje i to będzie kolejne spotkanie, ale to chyba jest niemożliwe w tym kierunku. No dokładnie, tak jest, ale oni atakują inny grecki klub i to naprawdę potężny, jakim jest AEK Ateny, który przypominam, że ma swoje tereny na Półwyspie Arabskim, na północy Afryki i nawet na Półwyspie Apenińskim. A, i oczywiście przypominam, że w AEK-u gra Cristiano Ronaldo i pomimo, że AEK już kilka spotkań wygrał i że ma terytorialnie dużo większy, że tak powiem, kraj od Olympiakosu, no to nie zdziwię się, jeżeli Olympiakos to wygra. Czasem żałuję, że niektórych meczów nie możemy oglądać, no bo emocji pewnie było niesamowicie dużo. AEK Ateny, a bardziej Imperium AEK-u Ateny po spotkaniu z Olympiakosem, niestety bądź stety, bo pewnie duża część z was kibicowała AEK-owi, upada. Do Olympiakosu przechodzi Guillermo Ochoa na bramkę, Aymeric Laporte, no i oczywiście napastnik Cristiano Ronaldo. No nie ukrywam, może mi jest troszeczkę smutno, no bo jednak trochę się przyzwyczaiłem do tego AEK-u, no ale też zobaczcie, jakie wielkie tereny Panathinaikos zabiera. Olympiakos, przepraszam najmocniej, Panathinaikosu już dawno nie ma. No nie, no teraz musi jakiś bonus się trafić, no nie trafi. Trafi się bonusik żaden. FC Lucerna ze Szwajcarii, gdzie przypominamy, że gra Barella czy Lautaro Martinez. No, muszę przyznać, że naprawdę odważny ruch. Atakują Korsykę, która jest pod panowaniem Realu Madryt. Kibicom Realu Madryt serce pewnie bije zdecydowanie szybciej, no bo nie ukrywajmy, no w tej serii już kilka przymarkowań było, no ale póki co Real Madryt radził sobie wyśmienicie. Jaj, co robi Lucerna? Wygrywa z Realem Madryt. Kto wygra w takim razie ten imperializm? Vinicius Junior w 51 minucie. No i Okoł. Kim jest Okoł? Wyrzuca królewskich z tego imperializmu, no coś niesamowitego. Lucerna bierze do siebie Federico Valverde, Viniciusa Juniora oraz Thibaut Courtois na bramkę. A w ogóle tak prezentuje się ten Okoł, który strzelił dwie bramki Realowi Madryt. No i dlaczego też wziąłem Valverde zamiast chociażby Bellingham'a? No bo tutaj już jest jeden środkowy pomocnik ofensywny, Meyer, który jak na warunki FC Lucern jest dosyć mocny. No i on też w którymś tam meczu przyczynił się do tego, że w ogóle FC Lucern może być w tym momencie na mapie, dlatego uznałem, że warto go zostawić. O, ja autentycznie się boję, co w tym momencie musi się dziać w sekcji komentarzy, bo to musi być naprawdę coś grubego. No patrzcie, ile terenów przejmuje Lucerna, no co tu się stało? A, tu mi się jeszcze Real Madryt ukrył w Ameryce Południowej. I teraz pytanie, czy taki wynik Lucerny to jest taki wypadek przy pracy, czy jak będzie podobnej klasy zespół i to znowu z nim wygrają? No nie, zobaczymy. Tymczasem Arouca, która nie jest z Hiszpanii, tylko z Portugalii, coś tutaj się zepsuło. No ale to będzie hiszpański pojedynek z Villarreal. Ja tylko tak przypomnę, że w barwach Villarrealu gra trzech byłych zawodników UCD Dublin, czyli Hyunmin Son, Madison oraz Romero ulepszony do 88. Bardzo, bardzo ładnie skład wygląda Villarrealu, no i Villarreal wygrywa 2-0. Villarreal bierze Jonathana Vierę, napastnika Sandro oraz bramkarza Alvaro Vallesa. Ja się też cieszę, bo w końcu będę mógł dać herb żółtej łodzi podwodnej w jakimś sensowniejszym miejscu, gdzie to będzie ładnie wyglądać. No może w końcu jakiś bonus. Oj, w ogóle znowu literki się powiększyły. No było bardzo blisko, plus 5 dowolne, ale to będzie argentyńskie River Plate. No jak widzimy, jest to atak na chilejskie Colo-Colo.
Ej, sądziłem, że w tym meczu River Plate jest zdecydowanym faworytem, no ale patrząc na gwiazdki, Colo-Colo jest tylko pół gwiazdkę gorsze, no i oni mają chociaż jednego zawodnika 80 oceny ogólnej. Zatem tutaj każdy może wygrać, no ale ostatecznie wygrywa River Plate 3-2. Co ciekawe, Buzat, który trafił bramkę, 5 minut później dostał czerwoną kartkę. Może uznał, że robota została zrobiona, więc pora wrócić do domu. Cesar Fuentes oraz Carlos Palacios, no nie za bardzo przydadzą się River Plate, no ale ten bramkarz zresztą ulepszony, Brian Cortes 80, no z pewnością już tak. Mimo że River Plate nie był jakimś znaczącym faworytem, to jednak stanęli na wysokości zadania i wygrali mecz. Ale że w ogóle nie trafił się bonus do tej pory, zazwyczaj no to już 3 czy 4 razy nie mieliśmy przyjemność takiej oglądać, no ale dawno również nie mieliśmy przyjemności oglądania w akcji Atletico Mineiro, czyli zostajemy w Ameryce Południowej. No i niestety będziemy musieli jeszcze poczekać na mecz tego zespołu, no bo oni atakują na wschód i to jest przejęcie wolnego terenu w postaci Nigerii. Zawsze ciarki, kiedy trzeba powiedzieć nazwę tego kraju. Tym razem trafił nam się spokojny losik, bez, już chciałem powiedzieć, niepotrzebnej agresji, no ale na tej agresji portowej opiera się cały zamysł imperializmu. Było blisko FC Barcelony, nie wiem czy widzieliście, no ale to będzie Beijing Guoan z Chin. Kurde, no myślałem, że ktoś tą Mongolię obrzydliwą w końcu podbije, bo mnie wkurza ta dziura w tej części świata, no ale to jest atak na największy zresztą klub na całej mapie, czyli na Shanghai Port. No widać tutaj dosyć sporą dysproporcję, jeżeli chodzi o cenę zespołu, jak i o ogólnie wyjściową jedenastkę. Czy Shanghai Port po tym meczu będzie jeszcze większy? Będzie! Wygrywają 4-2. Shanghai pozyskuje Lileya, Fabio Abreu, on raczej pójdzie na ławkę. No i do wyjściowego składu mocnego obrońca Michaela Ngadeu. No i nie dość, że Shanghai Port jest jeszcze większy, to w tym momencie ich tereny zostały połączone i teraz ta rosyjska część nie jest rozdzielona od tej części chińskiej. No i nie ukrywam, wygląda to już naprawdę całkiem potężnie, no i przydałoby się, żeby no Shanghai Port podbił tą Mongolię jako wolny teren i pokonał Henan, wtedy to nam się tak ładnie połączy. No ale w imperializmie jest wszystko możliwe, kurde, było blisko transferu, no że w następnym spotkaniu największy klub świata nam po prostu przegra i odpadnie. Tymczasem Drogheda United z Irlandii, no i to będzie w cudzysłowie potężny irlandzki pojedynek ze Shamrockiem Rovers. Dużo o tym pojedynku świadczy fakt, że Shamrock Rovers oceny na 1,5 gwiazdki i tak jest zdecydowanym faworytem w tym meczu. Ma większą szansę na wygraną. O nie, czy ja w tym momencie rzuciłem klątwę na Shamrock Rovers? No nie, nie rzuciłem. Wygrywają 4-0. No rozdupcyli Drogheda. Biorą Markeya, Rooneya i Kelly'ego. Żaden z nich nie wejdzie do wyjściowej jedenastki nawet. No nie, był to emocjonujący pojedynek. To był raczej mecz z kategorii takich, które po prostu musiały się odbyć. No i w końcu, no w końcu musiał się jakiś bonusik trafić i będzie to plus 5 napastnik. Pierwszy bonus po 17 chyba rozegranych meczach, czyli no naprawdę długo musieliśmy czekać. No i lepszego napastnika będzie mieć Szachtar Donieck. Ukraina, czyli dosyć blisko Polski, no ale niestety nie trafi się polski klub. Lassina Traore ma teraz 79 overalla. No miał oczywiście 74 jeszcze przed chwilą. Nie, następnego bonusiku raczej nie będzie. No i chyba zostaniemy w klimatach Irlandii. Nie, jednak nie zeszło z Olympiakosu, czyli po raz drugi w dzisiejszym filmie. Prawie był to atak na Fenerbahce, ale oni chyba uznali, że chcą wykończyć kolejny grecki klub i takowym jest Astretas, dla którego będzie to chyba trzeci mecz w dzisiejszym filmie? Astretas teoretycznie nie jest faworytem w tym meczu, ale jeżeli wygrają to spotkanie, no to to będzie jedna z najwspanialszych historii tego imperializmu. Zatem zobaczmy, kto wygra ostatecznie, no i niestety Astretas nie wygrywa, no dobrze im szło, naprawdę dobrze, no ale w końcu musieli się potknąć, no i Olympiakos sam zaczyna tworzyć potęgę. Cristiano Ronaldo między innymi trafił bramkę. Olympiakos bierze Aleksandru Mitrite, Lucasa Torreira, no i Matthieu Valbuena, który zresztą jeszcze jakiś czas temu grał w Olympiakosie, czyli można powiedzieć, że wraca do domu. Ej, w ogóle wpadłem na pomysł, żeby Valbuenie zmienić pozycję na SPO i mu wskoczyło plus 2 overalla, teraz ma 87. Ten Olympiakos naprawdę już coraz to lepiej. No i też tylko zobaczcie, jakie wielkie tereny przyjmuje Olympiakos, a jeszcze tutaj na Cyprze. To już jest ten moment imperializmu, gdzie jedno przejęcie terenu może sprawić, że no klub niesamowicie urośnie i to po prostu wygląda pięknie. Wracamy z powrotem do Ameryki Południowej, chilijska Katolika. No jest tu naprawdę bardzo, bardzo close i
ale tutaj zahaczyli o teren Estudiantes argentyńskiego. Tak szczerze, nie wiem co powiedzieć o tym meczu, delikatnym faworytem argentyńskie Estudiantes. No i to Estudiantes wygrywa 2-1. Estudiantes bierze Zampedriego, Malcorre oraz Sergio Romero, no kojarzymy tego gracza 78. To nie były to jakieś mega konkretne wzmocnienia, ale w sumie dwóch piłkarzy wylądowało do wyjściowej jedenastki, więc opłacało się podbić chilijski klub. Wracamy z powrotem do Indii, Mumbai City. No i to będzie kolejny mecz w wykonaniu FC Goa, tylko oni chyba tym razem się bronią? Albo wcześniej też się bronili, nie pamiętam. No ale to będzie drugi mecz tego zespołu w tym filmie. To już jest taki moment imperializmu, gdzie coraz częściej w jednym odcinku będą grać po kilka razy zespoły. No i tak, mimo że tam była gwiazdka przewagi Mumbai City, to te jedenastki były bardzo podobne. No i FC Goa wygrywa, ten Filippo Theou, czy jak on się nazywa, strzela bramkę, który został sprowadzony, już nie pamiętam z czego. FC Goa bierze Roya Krishnę, Grega Stewarta oraz Alberto Nogueira. No i w ogóle ciekawa sytuacja, bo te trzy transfery spowodowały wzrost oceny FC Goły, ale nie o pół gwiazdki, ale o całą gwiazdkę. No i nie dość, że gwiazdkowo są dwa razy lepsi, no to dzięki temu zwycięstwu można tak powiedzieć, że w sumie są dwa razy więksi. Mam wrażenie, że dzisiaj naprawdę rzadko znajdujemy się w Europie. Metropolitanos, klub z Wenezueli, i on jest ostatnim przedstawicielem tego kraju w naszym wielkim światowym klubowym imperializmie i ledwo co, ale jednak zahaczyli o kolumbijski Deportes Tolima. Dla Metropolitanos jest to pierwsze spotkanie w naszej serii, a jak chodzi o Deportes Tolima, no to oni mają już doświadczenie w pokonywaniu wenezuelskich ekip. No ale jak będzie tym razem? Czy podtrzymają swoją pasę? Podtrzymają, 3-0, pewnie wygrywają. Biorą Jeffrey Vargasa, kolejnego Vargasa, ale tym razem Frediego, no i Cristiana Larotonde. No ale ta trójka raczej się nie przyda kolumbijskiej ekipie. No ale najważniejsze w tym meczu było to, żeby Deportes Tolima no się nie potknęło i żeby wygrali ten mecz. A i czy to będzie plus 10 napastnik? Nie, to ostatecznie zatrzyma się na angielskim Fulham. Co ciekawe, w Anglii nikogo nie atakują. Uderzają w Olympique Marseille i tą część francuską, a nie w tą część angielską. No i ja tylko tak przypomnę, że w potężnej Olympique Marseille gra Erling Haaland czy Kevin De Bruyne. No mogą być to kluczowe postacie w tym spotkaniu, ale to Fulham wygrywa 3-1, no niesamowite, co tu się wydarzyło, potrzebna była dogrywka. Fulham sprowadza ulepszonego Lenego Yoro oraz oczywiście Erlinga Haalanda oraz Kevina De Bruyne. O, i teraz to oni są oceni na 4,5 gwiazdki. Czy jestem w szoku, że to Fulham wygrał spotkanie, a nie Olympique Marseille? No, być może trochę, no bo jednak Marseille miała tą początkową przewagę, ale w sumie teraz to się wyrównało i teraz to Fulham ma 4,5 gwiazdki. Co ciekawe, po naprawdę długiej podróży Haaland oraz De Bruyne wracają na Wyspy Brytyjskie, do jakiegoś angielskiego zespołu, a tymczasem mamy plus 5 bramkarz. No i fajnie by było, jakby to był albo jakiś polski klub, albo jakiś no ogólnie dobry. Henan Pro to chyba nie jest najlepszy. Henan Pro z Chin. Boże, Wang Guoming 62 over, ale to jakie grzechy. No ale przynajmniej jest teraz srebrną kartą, a nie brązową, no taki plus. No rzadko w tym odcinku trafiają się bonusy, a jeżeli już jakiś się trafi, no to jest, lekko powiedziawszy, bardzo przeciętny. A tymczasem po raz kolejny wątek chilijski, Palestino. No i oni to jest, zbyt dużego wyboru nie mieli, atakują River Plate. W ogóle ten herb Palestino, nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się podoba. I w ogóle Rafiś kiedyś nagrywał futa i nawet na miniaturce jest ten herb Palestino. Rafał Team FC, no niestety na dziurę dostawałem w tym meczu, 4-2 z Legend Club. O, a tu odcinek z karierki, tak Rafiś kiedyś wyglądał, te 10 lat temu. Ale to też byłaby ciekawa historia, gdyby po 10 latach Palestino wróciłoby do mnie w formie koszulki. Znaczy do ciebie, drogi widzu, ale jak Palestino wygra, to sobie też kupię. No ale raczej nie wygrają nawet tego spotkania. No właśnie, no niestety River Plate wygrywa 2-1. Się chłop nagadał, a tutaj już koniec zabawy dla Palestino. No niby zrobiłem 3 transfery, ale trochę chyba niepotrzebnie. Fernando Meza, Cristian Suarez i Maxim
Maximiliano Salas przechodzą do River Plate. Żaden z nich nawet na ławkę rezerwowych nie wszedł, no ale plus jest taki, że dla River Plate oczywiście, że wyczyścili konkurencję. W ogóle w tym momencie na kole zostało nam mniej niż 100 zespołów z początkowych 420, dokładnie 97, no a za niedługo pewnie będzie 96, no na pewno będzie 96. Ateka Mohun Bagan z Indii, no często te Indie się trafiają. No naprawdę dużo dzieje się u FC Goa, no bo to dla nich jest kolejne spotkanie, bo ten Mohun Bagan ich atakuje. Ja rozumiem, że zawieszenie, ale żeby tak obniżyć loty, żeby wylądować w lidze indyjskiej, no to trzeba się postarać. A jak chodzi o Mohun Bagan, no to on już wcześniej miał jakiś tam udział w naszej zabawie, no bo widzimy zabrygidowanego Cummingsa. I czy za trzecim razem FC Goa upadnie? No upada. ATK Mohun Bagan wygrywa 3-1. No obie ekipy były ocenione na 2 gwiazdki, więc to był wyrównany mecz. Mohun Bagan bierze sobie Valiente, Ikera Guarocene oraz Alberto Noguere. No ale co najważniejsze, w tym momencie naprawdę mocarnie poszerzają swoje granice. No nic ciekawego nie umie się trafić. Ani bonus, ani transfer, no bo jednak Zrinski Mostar to nie jest chyba ciekawy los. Ale atakują według mojej opinii ciekawy klub, jakim jest Crvena Zvezda, która na swoim koncie też ma naprawdę już sporo wygranych. A w Zrińskim gra nasz przyjaciel sprzed kilku odcinków, Zlomislić 77 w środku pola. No jest to zdecydowanie najlepszy zawodnik bośniackiego zespołu. No co prawda nie trafił on gola, no i też było blisko niespodzianki, no ale ostatecznie Crvena Zvezda po raz kolejny wygrywa mecz. Crvena bierze Bilbije, Senicia oraz wcześniej wspomnianego Zlomislicia. W sumie do wyjściowej jedenastki Crveny poza tym Zlomisliciem jeszcze przeszedł ten Senic, czyli 2 z 3 piłkarzy, zatem no opłacało się zaatakować ten klub Crvenie. Kurde, ten transfer się dosyć rzadko zdarza, no okej, to jest tylko 5%, ale też nie chciałem, żeby była taka sytuacja, że co drugi los to będzie jakiś transfer. Tymczasem Deportes Tolima, która no chyba 3 kolejki temu grała swój mecz. No i ktoś tu ma chyba chrapkę na bycie największym krajem w Ameryce Południowej, no bo atakują peruwiańską Alianzę Limę. Obie ekipy są ocenione na 3,5 gwiazdki i obie ekipy mają ciekawych piłkarzy. W Alianzie Limy jest to na przykład De Arrascaeta, 8-2-3 bramkarz, Dominguez ulepszony 85, a w Deportes Tolima to jest chociażby Iberguen 83 czy Hernandez 78, obaj po lewej stronie boiska. Chyba faworytem jest jednak Alianza Lima i to ona wygrywa 1-0 po bramce De Arrascaety. Alianza Lima bierze 3 złote karty, Brian Ortega, no i wcześniej wspomniani Junior Hernandez oraz Andres Iberguen. Przez to, że w Alianzie Lima już jest jeden CDM, no to postanowiłem zmienić temu Ortedze pozycję na środkowego pomocnika, no i to też po statystykach było widać, że on lepiej będzie się czuć jako środkowy pomocnik, więc to zrobiłem, no i ma upgrade plus 2 do overall, też ma 78. Deportes Tolima chwilę wcześniej grał mecz, a jak mówi złota zasada imperializmu, którą często powtarzam, która mówi o tym, że jak się obronisz, no to nie atakuj od razu, no bo to się zazwyczaj kończy tym, że no, tracisz tereny. No i przez to gówno, co jest teraz otoczone przez Alianzę Limę, nie mogę dać herbu na środek i mnie to strasznie irytuje. No i proszę, zostajemy w tematyce Ameryki Południowej, Libertad z Paragwaju. O, no, bardzo ciekawa sytuacja, atakują niebieski teren, który oczywiście należy do Alianzy Limy. Zatem to będzie drugi mecz z rzędu jednego zespołu i chyba to się jeszcze nie wydarzyło w tej serii. Tylko 0,5 gwiazdki różnicy, jeżeli chodzi o obie ekipy, no i Libertad ma kilku ciekawych piłkarzy, no bo mają chociażby Milinkowicza Savicia, którego wzięli z wylosowanego transferu, oraz ten Villalba na prawej stronie, ulepszony do 79. Obie ekipy mają piłkarzy, które by chciała druga ekipa, no i Alianza Lima drugi mecz z rzędu, powtarzam to, bo to jest naprawdę rzadka sytuacja, wygrywa spotkanie. Peruwiański klub ściąga po raz kolejny 3 złote karty, Aleksander Barboza oraz wcześniej wspomniani Rodrigo Villalba oraz Sergej Milinkowicz-Savić. No i powiem wam szczerze, że ten skład Alianzy Limy wygląda już coraz to ciekawiej. Zmieniłem formację, jak widzicie. Może i nie przejmują zbyt dużo terenów, ale transfery im to chyba zrekompensowały, bo były naprawdę świetne. Alianza Lima rośnie nam na hegemona Ameryki Południowej i ze wszystkich klubów z tego regionu to nie sądziłem, że to będą właśnie oni. A tymczasem, czy wrócimy do Europy? Wrócimy. I to do Atalanty, która też jest mocna.
Ech, myślałem, że zaatakują FC Lucern, ale jak widzicie, oni tutaj nie zahaczyli, ale zahaczyli o FC Lucern. Haha, sprankowałem was. Jednak to będzie pojedynek trzech byłych zawodników Realu Madryt z Atalantą. Dobry prank w Akademii Pranków Cheetos, się tego nauczyłem. No i zaraz dowiemy się, czy ta wygrana FC Lucern nad Realem Madryt to było wyłącznie dzieło przypadku, a być może w tej drużynie jest coś więcej, co powoduje, że potrafi wygrać z najlepszymi. No, faworytem jest oczywiście Atalanta i ledwo co Atalanta wygrywa. Potrzebne były rzuty karne, no ale ostatecznie to wygrywa drużyna z Włoch, chociaż do 90 minuty było 0-0. Lautaro Martinez dał w 117 minucie bramkę na 1-1, no i niestety bądź stety, ale FC Lucern odpada. Atalanta na pewno sprowadza Viniciusa Juniora oraz Nicolo Barelle. No ale tu mamy jeszcze jeden transfer, no niby Courtois 90, on ma rzeczywistość, a nie 91, nie wiem dlaczego tutaj tak jest napisane, ale Atalanta ma Maignan 87, Valverde, no już sprowadzamy Barelle, no i ten Martinez by się przydał Atalancie tak szczerze na atak. Nie wiem co zrobić tak szczerze. Jednak wziąłem tego Martineza, jest tu Barella, w ogóle środek pola Kup Miners ulepszony 9-2 i Barella 9-1, no wygląda naprawdę mocarnie. No i nie wiem co z tym Viniciusem, bo on jest lewym skrzydłowym, ale jest tu Lyon, ale chyba go ustawimy zamiast Lukmana na środku, no bo Vinicius też ma w alternatywnej pozycji ST, więc no może sądzę, że to jest dobre ustawienie Atalanty. O, która w tym momencie jest oceniona już na 5 gwiazdek. Wow, no i zobaczcie ile terenów przejmują, oni tutaj złączą tą centralną i północną część byłych Włoszech. Tutaj jeszcze na Bałkanach oczywiście, w Hiszpanii, we Francji, w Hiszpanii, w Maroku, na Majorce, no ile oni tutaj terenów przejmują, no niesamowite. A, no i oczywiście jeszcze w Ameryce Południowej mają kolonie. O, może to być upgrade do potencjału? Nie, to będzie Lokomotiva Zagrzeb z Chorwacji. Oczywiście, jak tutaj widzimy, mogli zaatakować Atalantę, ale oni wolą zaatakować inny włoski klub, dokładniej Napoli. No nie ukrywajmy, no widzimy, kto jest faworytem w tym meczu, chociaż Lokomotiva kilka fajnych meczów już zagrała do tej pory. No ale z Napoli im będzie naprawdę ciężko, no i Napoli wygrywa 4-2, chociaż nie obyło się bez jakichś tam większych czy mniejszych stresów, no wszak przegrywali w tym meczu 1-0. No i z Lokomotivy Napoli nikt się nie przyda, także nie robię żadnych transferów. No i tym jednym mniej lub bardziej prostym spotkaniem Napoli no zdobywa praktycznie dwukrotność swoich terenów dotychczasowych. Tymczasem zostajemy cały czas w Europie i w tej południowej części. Sevilla chyba po raz pierwszy w naszej serii się trafia. Kochani, niektórzy się zastanawiają, czy rozmiar ma znaczenie, czy nie. Na pewno w imperializmie ma, no bo przez to, że Atalanta jest teraz tak wielka, oni mogą dostać atak no z każdej strony, no i teraz Sevilla ich atakuje. Patrząc po gwiazdkach, będzie to na pewno świetne spotkanie, no i w Sevilla gra Sergio Ramos, czyli były zawodnik Realu Madryt. Dobrze, zobaczmy, kto wygrywa ten mecz. Atalanta, chociaż to nie było takie oczywiste, obie ekipy szły łeb w łeb, no ale ostateczny cios wpakował Vinicius Junior w 81 minucie. Dobra, sprowadzam Youssoufa En-Nesyriego jako rezerwowego napastnika, Fernando oraz Sergio Ramosa, który nie wiem dlaczego tutaj ma zawyżony overall, bo ma 83. Sądziłem, że Fernando będę mógł zmienić pozycję, ale jak mu zmienię pozycję na środkowego obrońcę, no to spada mu overall, zatem no trochę zmieniłem formację, że zamiast SPO jest SPD. Jeżeli mnie oglądają jacyś fani Sevilla, no to lekko wam współczuję, no bo wasz klub się jak no, za bardzo nie popisał, chociaż no, zaatakowali naprawdę mocny zespół. A tymczasem po raz pierwszy w dzisiejszym filmie jedyny meksykański klub, czyli Tigres UANL. W ogóle część z was pewnie o tym nie pamięta, ale kiedyś w FIFA była cała liga meksykańska. Była też liga kolumbijska, czy wcześniej wspomniana liga chilijska oraz licencjonowana liga brazylijska. Tak sobie teraz myślę, że szkoda, że już ich nie ma. Obie ekipy są ocenione na 3,5 gwiazdki, ale Seattle Sounders gra ten Mukhtar 80 overalla. I z tego co mi się wydaje, on może wygrał jeden mecz, a ogólnie Seattle Sounders to już jest jego, nie wiem, trzeci czy czwarty klub nawet. Więc czysto teoretycznie amerykańska drużyna powinna przegrać i przegrywa. No ten Mukhtar to jest jakiś, nie wiem, zły omen klubu, w którym gra. No ale zasady są takie, że on musi przejść do nowego zespołu. No i wraz z nim przychodzi João Paulo oraz Giorgio Chiellini. No i brawa dla Tigres, no bo oni są jedyni, którzy mogą reprezentować Meksyk, no i w swoim pierwszym meczu nie przegrali. Będziemy wracać do Europy, a dokładniej do austriackiego Wolfsbergera. Wolfsberger, z tego co kojarzę, już jedną niespodziankę w tym odcinku zrobił, no ale
pojedynku z Napoli oczywiście nie będą faworytem. Chociaż w swoim składzie mają trzech ciekawych piłkarzy, byłych zawodników Eintrachtu, Trappa, Götze czy Skiriego. Ale to może być niewystarczające, żeby pokonać Napoli. No dokładnie, wygrywają Włosi 3-1. Zatem Napoli bierze tą wcześniej wspomnianą trójkę: Götze, Elias Skiri oraz Kevin Trapp. Napoli do tego odcinka tak trochę siedziało cicho, no tam wygrali z 1 czy 2 spotkania, no ale teraz mocno poszerzają swoje granice i wpływy w Europie. Literki znowu nam się powiększyły i teraz to już naprawdę na spokojnie można przeczytać, co się trafi. Chengdu Rongcheng. No i to będzie chińsko-hinduski pojedynek z East Bengalem. Gwiazdka przewagi dla Rongcheng. No i Rongcheng pewnie wygrywa 2-0 po dwóch bramkach, a jego Kessena. Do Rongcheng przechodzi Borja Herrera, Saul Crespo oraz Clayton Silva. East Bengal rozszerzył swoje granice o Pakistan i Afganistan, ale oni byli takimi cwaniakami, że po prostu przyjmowali wolne tereny. No żadnego meczu nie wygrali, swoim pierwszym przegrali. Oj, bardzo było plus 10 napastnika, czy ogólnie transfer, no ale to będzie znowu kierunek indyjski, Shenain. Mogli przejąć wolny teren w postaci Nepalu czy Bangladeszu, ale atakują czerwone terytorium, które oczywiście należy do największego kraju na naszej mapie, czyli do Shanghai Port. Kochani, ja rozumiem przymarokować czy przytotenhamować, no ale taką przewagę, jaką ma Shanghai Port, no to po prostu tego nie można zmarnować. Shanghai Port nadal musi być w grze, no i jest, chociaż w pewnym momencie przegrywali 1-0, no ale ostatecznie wygrywają 2-1. Raczej nic nie przyda Shanghai Porta, no ale zrobię te trzy transfery: Batokkio, Metej oraz srebrna karta Rafael Crivellaro. Nie no, żeby nawet na ławkę Shanghai Port wejść, to trzeba mieć minimum 67-68 overalla. No trochę nam się rozwinął ten chiński klub. No i po tym spotkaniu też jest troszeczkę większy. Oj, nie będzie transferu, chociaż było bardzo blisko. Ale będziemy mieć ciekawy, a nie, myślałem, że RB Lipsk się trafi, a to Urawa Reds, czyli cały czas jesteśmy w wątku azjatyckim. No i Shanghai Port nie ma spokoju, no bo jak przed chwilą Shenzhen ich zaatakowało, no to teraz robi to japońska Urawa Reds. Pod względem oceny japońska ekipa to chyba jest najpoważniejszy przeciwnik, z którym do tej pory musiał zmierzyć się Shanghai Port. Jak zwycięstwo z Shenzhen było no w 99% pewne, no to tutaj może się wydarzyć naprawdę wszystko. Jest wielka szansa, że będziemy mieć nowy, największy klub, ale nie! Shanghai Port wygrywa kolejne spotkanie. Potężny Basogok zdobywa gola w 85. minucie. Zrobiłem trzy transfery zawodników, którzy może nie są stricte najlepsi, ale jak widzicie, minimum są złotymi kartami, więc i tak fajnie. Hiroki Sakai na prawą obronę, Aleksander Scholz oraz wprowadziłem jeszcze Andreasa Iniestę. Zatem już cały półwysep koreański oraz no Japonia należą do chińskiego klubu. Ale mało bonusów nam ogólnie się trafia. No i mamy Walencję, która podobnie jak Sevilla w dzisiejszym filmie będzie debiutować. No, Villarreal też jest lekko eksploatowany w tym filmie, bo zostali właśnie przez nich zaatakowani. No i fajna sytuacja dla Villarrealu, bo gdyby wygrali te spotkanie, mogliby wziąć Gaję. No i tym samym już cały ich skład miałby zawodników na każdej pozycji minimum z 80 oceny ogólnej. No ale te spotkanie najpierw trzeba wygrać i uwaga, Walencja wygrywa 1-0, ledwo co, ale wygrywają jeszcze. Mamardaszwili w ogóle doznał konduzji, bramkarz, a Kanos to nie jest bramkarz, i Villarreal nie był w stanie wpakować bramki, gdzie Walencja w ogóle nie miała golkipera. Co to się wydarzyło? Zatem do Walencji przechodzi była trójka zawodników UCD Dublin: James Maddison, Hyunmin Son oraz oczywiście zaupgradowany Romero. Jak widzicie, na ławce rezerwowych nie ma bramkarza, no i ten Kanos chyba wszedł. On jest lewym pomocnikiem, no niesamowite. To jest inny rodzaj przymarokowania. No szkoda wielka, bo Villarreal fajnie się rozwijał, fajnych już kilku zawodników miał. No ale jak nie potrafią strzelić gola lewemu pomocnikowi na bramce, no to sami są sobie winni. Wiecie co, ja delikatnie zwiększę procent szans na trafienie transferu na takie może 7%, może 8%, a niech będzie 7%. Tymczasem plus 10 dowolny, to jest naprawdę mocny upgrade. No i pytanie, który klub będzie szczęśliwcem? Ja bym chciał zobaczyć naprawdę jakiś mocne ulepszenie. Czy to będzie Atalanta? Atalanta to będzie, która i tak już się robi potężna. Być może.
zrobimy taki delikatny ukłon w stronę kariery Sergio Ramosa i to sprawimy, że miał 93 oceny ogólnej. No i według mnie to jest najciekawsze i najfajniejsze rozwiązanie, jakie mogłem zrobić. No ten skład wygląda naprawdę, naprawdę mocarnie i jeżeli Atalanta wygra kolejne spotkanie, to będziemy się starać sprowadzić jakiegoś prawego pomocnika czy środkowego obrońcę. I czy to będzie plus 10 bramkarz? Chyba wejdzie. No i wejdzie! Po raz pierwszy w dzisiejszym filmie mamy taką sytuację, gdzie mamy dwa bonusy z rzędu. No w poprzednich odcinkach tak było naprawdę bardzo, bardzo często, że były dwa bonusy z rzędu. No i wylosował nam się też transfer. I mało było tych transferów do tej pory. Więc najpierw wylosujemy klub, który dostanie bonus do bramkarza, a potem transfer. No i klub, który będzie mieć lepszego goalkeepera, to uwaga, to będzie Western Sydney FC. Okej, no trochę słaby losik. Niestety przez problemy techniczne OBS zawiesił mi przechwytywanie ekranu. No ale ulepszony został pan Lawrence Thomas z Western Sydney FC. To widzieliście wcześniej. A transferem jest Rodri, który przechodzi do Olimpiku Lyon. No i on mógł przejść do francuskiej ekipy, ponieważ na kole wylosowało się powyżej 90 oceny ogólnej. Zatem no mieliśmy taką delikatną przerwę na upgrade'owanie zespołów, no chyba że trafi się kolejny bonus. To będzie Jagiellonia Białystok, czyli w końcu mamy jakiś polski wątek od dłuższego czasu. No kurde, ważne, żeby nie zaatakowali na zachód, bo tu jest Freiburg, a on już Lecha Poznań pokonał. No i pewnie jak na złość strzałeczka wyląduje na zachodzie. Nie, to będzie wschód, czyli to będzie chyba atak na Spartak Trnawę. No dokładnie, kochani, to jest uderzenie w czerwone terytorium, czyli mecz ze słowackim Spartakiem. No jak widzimy po gwiazdkach, Spartak Trnawa no jest lepiej oceniona, jest faworytem w tym spotkaniu, no ale fajnie by było wygrać, żeby z powrotem sprowadzić do Polski Grosickiego czy Dąbrowskiego ocenionego na aż 82. Emocje sięgają zenitu i tak słyszałem, że jeżeli zostawisz łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję, jeżeli tego nie robiłeś, to Jagiellonia na pewno wygra. No dobra, lećmy, symulujmy. Jagiellonio, daj nam szczęście, dają nam szczęście, Saczek! W 119 minucie pogrąża Spartak Trnawa. Tak jest, Grosicki co prawda strzelił bramkę, Jagiellonia lepiej w ten mecz weszła. No niesamowity, Jagiellonia do tej pory daje nam najwięcej szczęścia w tym imperializmie. Zatem do Jagiellonii przechodzi Kamil Grosicki, Denesz Dibus oraz potężny Damian Dąbrowski 82. Ja naprawdę w to wierzyłem. Wierzyłem w to, że te polskie ziemie będą nasze polskie kluby w stanie odzyskać. Udaje się to Jagiellonii. A przed nami PSG, które miało chyba jeden mecz w pierwszym odcinku i od tej pory siedzieli cicho. Ua, kochani, to będzie potężny pojedynek z Atalantą. Kochani, jak do tej pory jest to chyba najpotężniejsze spotkanie, jakie będzie dane nam przeżyć w tym imperializmie. No obie jedenastki są naprawdę świetne. I jako iż to jest tak potężny pojedynek, który może mieć wielkie znaczenie w przyszłości tego imperializmu, no to postanowiłem, że chcę ten mecz zobaczyć, bo wy byście mi tego nie wybaczyli i ja sobie bym tego nie wybaczył, gdybym nie zobaczył tak wielkiego widowiska. Fernando, zagranie do Coop Minersa, ma trochę miejsca, może jakiś strzał, nie, zgrywa do Viniego. Vini tutaj czaruje w polu karnym, Marquinhos blokuje podanie, ale jeszcze jest Rafa Lyon, Coop Miners, 8 minuta, Atalanta wychodzi na prowadzenie. Zappa Costa, tu już do Viniego, czy ta maszyna dopiero się rozkręca? Lautaro Martinez ładnie się zachowuje, zgrywa do Viniego, Marquinhos blokuje, ale Vini dobija! Ależ to będzie chyba demolka, 12 minuta, 2-0 dla Atalanty, co tu się dzieje? PSG, teraz to oni będą chcieli zagrozić bramce Maignan, uwaga, Vitinha, Jim City blokuje, ale tu mamy szybką odpowiedź, niecałe 16 minut, a już 3 bramki oglądamy, ten mecz się jeszcze nam nie zakończył. Mbappé, 96 overalla, ulepszony Mbappé, czy to będzie indywidualna akcja, nie, ależ to jest znalazł Kolomuaniego, tam nie zdążył ani Kolasiniak, ani Sergio Ramos, Maignan musiał to obronić, jeszcze akcja PSG, uwaga, Mbappé, zgranie przed pole, Vitinha, mamy 2-2, 404 minuta. No i czy tu będzie jeszcze trzecia bramka, ależ świetne podanie do Mbappé, Maignan interweniuje.
Lautaro, co wymyślili? Barella tutaj do Viniciusa, ależ to wykminił Kup Miners! Co wykombinuje Brazylijczyk przed pole Lautaro, ale zgrał do Barelli chyba za dużo. Chyba tam Barella mógł uderzać, ale czy Rafalio z przewrotki próbował zaskoczyć. Ugarte, coraz więcej miejsca mają gracze PSG, Zaire Emery, ale tutaj Ramos odpuścił kompletnie. Ileż on miał miejsca, 3-2 dla PSG. Mbappe, wiele miejsca, bardzo dużo. Ramos, kolejny błąd, Kolomuani, ale tym razem Maignan zdołał naprawić błędy defensywy. Lautaro, Vinicius, ten atak może być niebezpieczny. Ładne zagranie do Lautaro Martineza, ale nie wykorzystuje setki. Co tu się wydarzyło? Kup Miners, ależ teraz Vinicius wypatrzył Rafael i on, to musi być gol. Nie ma Donnarumma po raz kolejny. Gdyby nie on, to PSG już na pewno by straciła te bramki. I tu jeszcze słupek, ależ pecha ma Atalanta. Bardzo wysoko Atalanta, oni tu ryzykują. Barella, ileż on ma miejsca. Barella, ależ potężne uderzenie. 87 minuta, mamy remis w tym spotkaniu. Fernando, zgranie do Viniciusa, to będzie prawdopodobnie ostatnia akcja tej drugiej połowy. Lautaro Martinez, Lautaro, tutaj ma Danilo obok siebie, zgrywa do Rafaelio, Barella i to jest jego drugi gol w przeciągu 4 minut. Atalanta w doliczonym czasie gry rzutem na taśmę zdobywa gola, który daje na pewno im utrzymanie w imperializmie i wyrzucenie Paris Saint-Germain. No wielka euforia każdego z piłkarzy Atalanty, wielka euforia na trybunach, widzimy co tutaj się dzieje. Atalanta przegrywała w tym spotkaniu, chociaż wcześniej wygrywali 2-0. No niesamowite spotkanie i to co mówiłem wcześniej, ten mecz to może być najpiękniejszy, najlepszy, najcudowniejszy mecz całego imperializmu. Barella, dwie bramki, on jest bohaterem dzisiejszego wieczoru. No i prawdopodobnie po wznowieniu sędzia zakończy spotkanie i tak się dzieje. Atalanta, co oni zrobili? Ileż emocji oni nam dostarczyli. Piękny, cudowny mecz. Do Atalanty postanowiłem sprowadzić Achrafa Hakimiego, Marquinhosa, no i oczywiście Kyliana Mbappé, 96 overalla. No tego zawodnika nie mogło zabraknąć. Ten skład jest no nieprawdopodobnie mocny. No ale co najważniejsze, moi mili, PSG, czyli faworyt, no na początku imperializmu, no bo jak powstała Atalanta, to już niekoniecznie taki wielki faworyt, ale jednak no znika nam z mapy. Ale mimo że ich skład jest potężny, mimo że pokonali PSG, jest wielka szansa, że trafi się, no nie wiem, jakieś gówno szwajcarskie, bo tam zostało. No i po prostu oni z Atalantą w symulacji wygrają. No ale skupmy się na naprawdę świetnym bonusie, plus 10 obrońca. I ten upgrade plus 10 obrońca trafi do ATK Mönchengladbach. No nie wierzę, ale gówniany los. To już jest w ogóle kolejny bonus, który leci do ATK Mönchengladbach. No i uznałem, że zabriduje Pogbę, teraz ma 77. Ale powiem wam szczerze, że ten mecz cały czas we mnie siedzi. No i to będzie kolejny transfer w dzisiejszym filmie. Niesamowitych emocji dostarczył ten pojedynek. No ale skupmy się, jaki klub otrzyma nowego zawodnika. I to będzie Burnley. No jakiegoś napastnika do tego zespołu wypadałoby sprowadzić. W zasadzie każda pozycja wymaga upgrade'u, ale napastnik najbardziej. Chociaż to jest jakiś Rodriguez, 72, ale to wciąż nie jest zbyt dużo. Zatem do Burnley sprowadzimy napastnika, bo prawdopodobnie o overallu 86 bądź mniej, bo w zależności czy takowy będzie do zgarnięcia. Wydaje mi się, że najlepszym napastnikiem, który nie bierze już udziału, jest Dusan Vlahović, no i on przechodzi do Burnley. Jest szansa, że mógłbym kogoś delikatnie lepszego sprowadzić, no ale dobra, niech już będzie ten Dusan Vlahović. No i kolejny bonusik, plus 5 pomocnik. Jak do tej pory dosłownie nic nie sypało, no to teraz no to sypie jak głupie i czy to będzie przy okazji jeszcze jeden transfer? Dobra, ogarniemy najpierw tego plus 5 pomocnik. Klub, który będzie takowym szczęśliwcem, to Real Sociedad. A tam są jacyś pomocnicy. No i cóż, najlepszym pomocnikiem jest tutaj Merino. Zatem to jego ulepszamy i ma teraz 89 oceny ogólnej. No i musimy wylosować jeszcze klub, który otrzyma nowego piłkarza. No bardzo blisko Legii Warszawa było. I ostatecznie będzie to holenderski Nijmegen. Zatem wylosujmy maksymalny overall, jaki będą mogli ściągnąć. Jest to 88.
No i tutaj prawa strona wymaga upgrade'u, albo jakiś prawy obrońca, albo prawy pomocnik. No i tutaj mamy Leroya Sané, czyli byłego zawodnika Bayernu Monachium. Dobra, kochani, no chyba wystarczy już tych bonusów, upgrade'ów, no my chcemy zobaczyć meczyk i to chyba wejdzie na Al-Ittihad, dokładnie, Al-Ittihad. Dobra, no niestety na meczek musimy jeszcze poczekać, no bo oni postanowili przejąć wolny teren w postaci, jak tutaj widzimy, z Sudanu. No taka dłuższa przerwa od meczów. Czasem to się oczywiście zdarza. I czy to będzie kolejny transfer? Ja tylko 2% więcej dałem, no. Teraz mam wrażenie, że za często się trafia, no mnie coś strzeli. Dobra, no ale może trafi się jakiś polski klub. Nie jest na to oczywiście zbyt duża szansa, ale zawsze jakaś jest. To będzie Western Sydney FC. Dobra, ja w sumie nie patrzę na najgorszego piłkarza tego składu, no bo tam wszyscy są słabi. Po prostu weźmiemy najlepszego możliwego do wzięcia, czyli Rubena Diasza 8-9. Kole fortuny. Ja wiem, że chcesz nadrobić zaległości, ale wystarczy. Ja chcę zobaczyć krew, ja chcę zobaczyć mecz. Trafi nam się RF... Tu miało być RFS z Łotwy. Niektórzy znają ten skrót. No i oni postanowili zaatakować na północ i to jest mecz z Rosenborgiem. Przed tym meczem ja bym chciał tylko jeszcze wyżebrać suby na kotka. Przywitaj się, słoneczko. No patrz, no, nigdy się z wami nie chcę witać. No bo dlatego, że nie zostawiasz subskrybera, to dlatego. No już, ci nie będę wykorzystywać. A co do spotkania, RFS oczywiście nie jest faworytem, no ale też ten ich skład no, nie wygląda aż tak fatalnie w porównaniu do Rosenborga. I ostatecznie wygra Rosenborg. Pewnie 2-0 po dwóch bramkach Rygarda. Rosenborg sprowadza Deoklaciano, Andreja Ilicia oraz Stipe Vučura. Te transfery nawet się przydały Rosenbergowi. No i oczywiście pożerzają granice. Bardzo blisko upgrade'u, plus 5 dowolny. No i trafia się, trafia. Jak znowu w parze pójdzie transfer, to mnie coś strzeli. No, na szczęście mnie nie strzeli. I będzie to Crvena Zvezda, chyba tak. Nie, Bormu w ostatnim momencie wskoczyło. Dobra, tego Sangare ulepszyłem do 85. No tym razem bonusik nie ma jak się trafić. Chyba znowu wątek norweski przed nami. Bodo Glimt. Zobaczcie, ile oni mieli miejsca, żeby zaatakować Rosenborg, ale postanowili zaatakować Liverpool, jak tutaj widzimy. Bodo Glimt to oczywiście nie są totalne borowiki, no ale w pojedynku z Liverpoolem, no to nie są faworytem. No i było dosyć blisko przymarokowania delikatnego, no ale ostatecznie skromnie, bo skromnie, ale to The Reds wygrywają 1-0. No i z Bodo Glimt Liverpoolowi raczej się nikt nie przyda, więc nie robię transferu. No ale przejęcie terenu już przeprowadzę i po tym zwycięstwie Liverpoolu z norweskich zespołu został tylko Rosenborg. W ogóle, po tym meczu na kole zostało nam równe 100 pozycji i uznałem, że tym zespołom, które zostały, dam herb, żeby to ładnie wyglądało. No na razie to nie wygląda ładnie, no bo ta czcionka nam się pogrubiła, no ale im mniej będzie pozycji na kole fortuny, tym te herby i ogólnie ładnie to będzie wyglądać. AZ Alkmaar, no i pan AZ Alkmaar atakuje nam potężny Lipsk. A mówię potężny Lipsk z tego względu, bo przypominam, że w tejże drużynie gra Harry Kane, 95 overall. Chociaż Niemcy mają tylko pół gwiazdki przewagi, ale to wystarczyło, żeby na spokojnie wygrać 2-0 po bramkach wcześniej wspomnianego Kane'a i Wirtza. Lipsk ściąga trzech piłkarzy 80 overall, a może niektórzy z nich trafią na ławkę rezerwowych. Pavlidis, Noah Lang oraz Werman. Pavlidis oraz Werman weszli na ławkę rezerwowych, więc może będą mieć jakiś tam minimalny udział w następnych meczach RB Lipsk. Nie będzie bonusiku, będzie to FC Porto, które oczywiście nie jest z Hiszpanii, no tak mi się na szybko napisało. O, w ogóle zobaczcie tylko na to, tutaj mamy FC Porto, no i tak to wygląda. No i chyba dobrze wycelowałem, że tu jest ta końcówka strzałeczki, chociaż jest taka pikseloza, ale w mojej opinii oni wstrzelili się pomiędzy terytorium Atletico Mineiro i Atalanty, no i oni gdzieś zaatakują chyba w Amerykę Południową. Blisko było, żeby sobie przejęli Trinidad i Tobago, ale ostatecznie oni uderzą w peruwiańską Alianzę Lima. Co to jest za strzał? Obie ekipy są ocenione na 4 gwiazdki i obie ekipy mają kilku zawodników, którzy na spokojnie weszliby do wyjściowej jedenastki drużyny przeciwnej. Czy 1/3 Ameryki Południowej będzie należeć do Portugalii? Nie będzie! Alianza Lima wygrywa
aż 3 do 1 z FC Porto de Arrascaeta, dwie bramki i Iberguen bohaterami peruwiańskiego zespołu. Mam dwa transfery, których jestem pewny, że chcę przeprowadzić do Alianzy Limy. Pepe, 81 środkowa obrona i Mehdi Taremi. Bramkarz im jest niepotrzebny, bo mają lepszego. Tutaj jest ten Di Maria, ale ja chyba sprowadzę João Mario, który ma 77 overalla, jak tutaj widzicie. Z tego względu, że prawa obrona to jest najgorsza pozycja Alianzy Limy. No i tutaj ten João Mario wejdzie. No co prawda Villalba jest gorszy od Di Marii, no ale tutaj za Zembrano wejdzie sobie Pepe, no i za Bakke wejdzie sobie Taremi, no i tak ten skład Alianzy Limy będzie nam wyglądać. Ja wiem, że Di Maria ma wielu fanów na moim kanale, ale wydaje mi się, że to było no najlepsze rozwiązanie dla Alianzy Limy, która i tak wykręca wynik grubo ponad oczekiwań. O, Stad René, nie dodałem herbu, ale no dobra, skupmy się na razie na upgrade'zie. Plus 5 pomocnik, już naprawiony, już Stad René ma swój herb. Nie wiem, dlaczego im nie dałem, musiałem to przeoczyć, no przecież to nie było specjalnie. Tymczasem Orlando City po raz pierwszy w ogóle nam się wylosowało w dzisiejszym filmie. Najlepszym pomocnikiem Orlando City jest pan Pereira, no i teraz ma 79. No jeszcze trochę tych bonusików nam zostało, no ale tym razem się nie trafi, no i ten mój ulubiony ATK Mohun Bagan potężny się trafia. No ale tym razem znów bez walki, no bo jak widzimy tutaj bez większych problemów przyjmują Nepal. O, jest blisko Rakowa, ale to będzie ostatecznie Manchester United. No i tutaj nie trzeba wprowadzać jakichś szczególnych kalkulacji. To jest atak na Fulham, ale on śmiesznie wygląda w tej koszulce Atalanty. Ten mecz nie ma faworyta. Obie ekipy mają ciekawych piłkarzy, mniej lub bardziej. No Fulham gra przede wszystkim Haaland i De Bruyne, no i to są najciekawsi piłkarze tego spotkania. No i śmiesznie jak Haaland będzie grać w Manchesterze, ale United i tak się wydarzy. Jak ten imperializm się potoczył, że w Manchesterze United będzie grać Erling Haaland i Wobby zmarnował karnego dla Fulham. No i klasyczna trójka, która podąża ze sobą od Francji praktycznie, przechodzi do Manchester United. Lenny Yoro, Erling Haaland, no i oczywiście Kevin De Bruyne. No i dzięki tym transferom Manchester United ma teraz 5 gwiazdek. Zmieniłem trochę formację Manchesterowi United, żeby to lepiej pasowało po tych transferach, no i muszę przyznać, że wygląda to naprawdę, ale to naprawdę ciekawie. No cóż, Fulham niezbyt długo nacieszyło się dużymi terenami oraz obecnością w swoim składzie Erlinga Haalanda czy Kevina De Bruyne. Z takich jeszcze bardziej rozpoznawalnych ekip nie grała nam jeszcze FC Barcelona czy Atletico Madryt. No, blisko, bo wylosowało nam się Atletico Mineiro, brazylijski zespół. Oj, oj, oj. Kochani, jak wiecie, ja sympatyzuję z Atletico Mineiro. Alianza Lima też wzbudziła moją sympatię, no i te dwa kluby teraz się ze sobą zmierzą. No i w sumie też ciekawie, no bo te dwie ekipy sąsiadują ze sobą na byłych portugalskich terenach. Niby obie ekipy są oceniane na 4 gwiazdki, ale to Alianza Lima ma lepszy skład, bo w przypadku wygranej peruwiańskiego zespołu, no to z Atletico Mineiro do wyjściowej jedenastki tak w zasadzie przyda się tylko Leo Ortiz, środkowy obrońca, a reszta już nie. Tutaj mógł wygrać każdy, bo obie ekipy lubię, no ale ostatecznie Alianza Lima, peruwiański zespół, którego, no nie spodziewałem się na tym etapie imperializmu, wygrywa 1-0 po bramce Sergeja Milinkowicza-Savicia. A, nie wiem dlaczego przeoczyłem Nino, on jest oczywiście lepszy od Leo Ortiza. Do Alianzy dołącza jeszcze Hulk oraz Francisco Soares. Wow, Alianza Lima już jest oceniona 4,5 gwiazdki. No i tak nam się prezentuje w tym momencie Alianza Lima. Wow, 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 wow. To jest naprawdę niesamowite, jak ten peruwiański klub nam się rozwinął. A my chyba wrócimy do Europy, dokładnie, Norrköping, Szwecja. No i jest całkiem duże prawdopodobieństwo, że zaatakują Jagiellonię. No ale to by musieli zaatakować na południe i być może zaatakowali. I to jest bardzo kontrowersyjne, ale dla mnie to jest atak na szare terytorium, chociaż tutaj niewiele, bo tylko tą obramówkę drasnęli, które oczywiście należy do Rosenborga. Było naprawdę bardzo blisko kolejnego polskiego pojedynku, ale to będzie pojedynek skandynawski, szwedzki Norrköping z Rosenborgiem. No Rosenborg jest delikatnie lepszy, ale to Norrköping wygrywa skromnie, bo skromnie, ale tylko 1-0. Zatem sprowadzają 3 złote karty: Gustafsona, Rygarda oraz ulepszonego golkipera Andre Hansena. Nie udało się Norwegii przetrwać do ostatniego odcinka Wielkiego Światowego Klubowego Imperializmu z tegoż względu, że no, ostatni ich przedstawiciel postaci Rosenborga już nie widnieje na mapie. Jest szansa na bonusik. Czy wejdzie na chiński Henan? Nie, to będzie kolejny bonus plus 5 obrońca. Klub, który będzie mieć lepszego obrońcę, to Atalanta.
Atalanta, co oni robią, jak oni są masakrycznie dobrzy, jak oni się masakrycznie rozwijają. Zastanawiam się, czy Jim City'ego nie zupgrade'ować, żeby się bardziej zrównał z Marquinhosem i Ramosem, ale wydaje mi się, że zupgrade'uję Marquinhosa do 92 oceny ogólnej, no bo Atalanta być może będzie w stanie wygrać kolejny mecz, gdzie jest jakiś fajny środkowy obrońca, no i po prostu tego Jim City'ego zastąpi. Ale ta Atalanta wygląda potężnie, to jest coś niesamowitego. A przed nami Atletico Nacional, kolumbijski zespół. I to jest o tyle ciekawe, no bo nawet nie muszę strzałką kręcić, no bo wiadomo, że muszą zaatakować Alianzę Limę, no bo ona ich otacza z każdej strony. No i to będzie wielki test dla Alianzy Limy, bo jakbyśmy się nie czarowali, no to oni są faworytem w tym meczu i być może rzuciłem klątwę, ale żeby wygrać Imperializm, trzeba mieć stalowe nerwy i z gorszymi zespołami trzeba wygrywać. Nie, no ja mam przeczucie, że ten Atletico wygra, no nie wygrywa. Nie wygrywa Alianza Lima pewnie 2-0 po bramkach Sergeja Milinkowicza-Savicia oraz Mehdiego Taremiego. Transfery trzech zawodników, którzy być może nawet na ławkę rezerwowych nie wejdą. Christian Zapata, Felipe Roman oraz Dorlan Pabon, 76. No i bardzo dobrze, że Alianza wygrała, no bo teraz ten Herb będę mógł dać jakimś sensowniejszym miejscu, chociaż i tak do tej pory to nie wyglądało źle. No i czy to będzie wcześniej wspomniane przeze mnie Atletico Madryt? Dokładnie. Atletico miał tutaj długą granicę z Atalantą, no ale oni postanowili zaatakować Athletic Bilbao. Dla Atletico Bilbao jest to na pewno debiut w naszej serii. Co ciekawe, Nico Williams jest ulepszony do 87. Atletico chyba jakiś tam mecz wcześniej zagrało w pierwszym czy drugim odcinku i no musieli wygrać, no wszak są nadal w grze. No i kto tutaj będzie lepszy? Ja chciałbym, żeby to było Atletico Bilbao. Jest! Nico Williams, dwie bramki, chociaż była potrzebna dogrywka, Atletico wygrywa. A jeżeli chodzi o transfery, to baskami okazali się być Marcos Llorente, Antoine Griezmann oraz Jan Oblak. No i teoretycznie dla takiego Manchester United, Atalanty, Barcelony czy Walencji jest to dobry wynik, no bo teoretycznie to Athletic Bilbao jest gorszą ekipą. No, czy to będzie znowu Norrköping? Tak jest, czyli długo nie czekali na kolejne spotkanie. Oj, wy Judasze, wy mieliście tyle opcji. Mogliście zaatakować Shanghai Port, no bo te czerwone to jest właśnie ten klub. Mogliście zaatakować Liverpool, a wy wybieracie moją biedną Jagiellonię, Białystok. Tak prezentują nam się składy. Jagiellonia wzmocniona, Kamila Grosickiego 7-8, czy Dąbrowskiego 82. Dibus też jest dobry bramkarz, chociaż Norrköping też ma naprawdę solidnego, no ale trzymajmy kciuki za tym, aby Norrköping nam nie zrobiło potopu szwedzkiego. A jak już skończycie trzymać kciuki, no to koniecznie zostawcie kciuka pod tym filmem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A dobra, lećmy. Uwaga, jest! Jagiellonia wygrywa 3-1. Polska górą, cały czas jesteśmy w grze. Grosicki co walnął hat-tricka, no piękny mecz. Na pewno sprowadzę Samuela Gustafsona oraz Mikkela Rygarda. No i teoretycznie możemy jeszcze Hansena sprowadzić 80, ale już Jagiellonia ma Dibusa 7-8, ale reszta piłkarzy Norrköping tak za bardzo nie odstają umiejętnościami od zawodników Jagiellonii. No dobra, dlatego sprowadzamy tego Andre Hansena 80. Ojaj, w ogóle Jagiellonia teraz ma 3,5 gwiazdki. Zobaczmy te przejęcie terenu przez polski klub, no bo jest duża szansa, że większego nie ujrzymy już w tej naszej serii. No ale te tereny trzeba jeszcze utrzymać, a potem poszerzyć, no bo też nie ukrywajmy, no dużo ekip się czai na tą naszą polską Jagiellonię. No na pewno nie czai się Net z nimi, no bo nie mogą zaatakować Białostoczan. No ale też skupiają swoją uwagę ku Skandynawii, no bo atakują Liverpool. Holenderska ekipa ma dwóch ciekawych piłkarzy, Sandlera ulepszonego na środkowej obronie, czy sprowadzonego z transferu Leroya Sané. No ale Liverpool jest lepszy, no to jest raczej zwycięstwo Liverpoolu i to jak potężne, 4-0, Salah strzelił hat-tricka plus Luis Diaz. No a Liverpool sprowadza trzech najlepszych piłkarzy, Jasper Silesen, no oczywiście on nie będzie grać. Philippe Sandler i on chyba tam może wejść do wyjściowej jedenastki, no i na ławkę rezerwowych raczej Leroy Sané. Chociaż Leroyowi Sané zmieniłem pozycję na lewego skrzydłowego, no i teraz jest 3 overalla lepszy od Luisa Diaza, więc on wchodzi do wyjściowej jedenastki. Więc całkiem mocno ten mecz z holenderską ekipą Liverpoolowi się opłacił. Liechtenstein, FC Vaduz, no ciekawe. Jak widzicie, atakują w tą stronę, to jest taki południowy wschód, jest pikseloza, ale można tutaj wywnioskować, że to jest atak na szwajcarskich
Young Boysów. FC Vaduz wygrali jeden mecz, nie pamiętam z kim, no ale wtedy sprawili no niemałą niespodziankę. No i jak będzie w przypadku meczu z Young Boysami? Faworytem jest oczywiście wiadomo kto, no i to faworyt wygrywa, Young Boysi 2-0. Sprowadzam Donisa Avdija oraz Chabiego. No i tutaj mogę zrobić jeszcze jeden transfer, no ale jak widzicie, no te overale są już naprawdę małe i tutaj wyskakuje informacja, że jest za mało piłkarzy w składzie Vaduz, a nie chce mi się robić transferów kogoś z wolnych zawodników, no bo i tak się tutaj mało kto przyda Young Boysom. Klub z Liechtensteinu i tak nam długo wytrzymał, więc mimo porażki, no gratulujemy mimo wszystko. Jako następny atakować będzie River Plate. Była naprawdę spora szansa, że zaatakują chociażby peruwiańską Alianza Lima, ale oni chcą wykończyć argentyńską konkurencję, no bo atakują Estudiantes. Jak chodzi o doświadczenie w walkach, no to River Plate wygrało ich więcej, no i też mają ogólnie lepszy skład. Oj, mieliśmy naprawdę bardzo ciekawe spotkanie. Estudiantes ostatecznie przegrywa. Potrzebna była dogrywka, po której lepsze okazało się być River Plate. No i River Plate sprowadza Malcorre, Godoya oraz Santiago Ascasibara. Po tym meczu oczywiście z mapy znika nam Estudiantes, a co za tym idzie, River Plate jest już jedynym argentyńskim klubem w naszej zabawie. Z Ameryki Południowej przechodzimy do Afryki, Mamelodi Sundowns. Postanowili zaatakować peruwiańską Alianzę Lima, która ma kolonie w Afryce w postaci Namibii. Tutaj jest gra o naprawdę wielką stawkę. Jeżeli Mamelodi to wygra, no to przejmą naprawdę niesamowicie wiele terenów w zasadzie na trzech kontynentach. Czuję tutaj przymarokowanie, czuję tutaj niespodziankę, nie. Alianza Lima z kolejnym zwycięstwem. No niesamowitą serię mają, bo troszeczkę meczów w tym odcinku zagrali. Prowadzają Lorcha, Shalulile oraz Tembe Zwane. No i ta trójka, no ciężko będzie, żeby w ogóle na ławkę rezerwowych weszli. No i takim akcentem Mamelodi znika nam z mapy. I tym samym kończy się już wątek RPA w naszym wielkim światowym imperializmie. Czy z tego powodu mi jest jakoś żal? No niekoniecznie, no bo te drużyny z RPA jakoś nie za bardzo wpłynęły na rozwój naszej serii, a tymczasem po raz kolejny, po jednej kolejce przerwy wchodzi nam do gry River Plate, zaś Alianza Lima nie będzie mieć przerwy w rozgrywanych spotkaniach. River Plate wyczyściło południe, no i mają w zamiarze wyczyścić również północ Ameryki Południowej. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że od River Plate wydziela się taka otoczka takich sukinsynów. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego ich nie lubię. Dlatego ja trzymam kciuki za Alianzę Limę. No nie dali odpocząć, nie dali odpocząć. Oj, 5-2, co robi Alianza Lima, ale ich zezłomowali. Ibarguen, Mehdi Taremi, Sergiej Milinkowicz-Savić, dwie bramki, no i Taremi również dwa gole. Alianza Lima ulepsza swoją głębię składu, sprowadzają Paulo Diaza, Ezekiela Barco oraz Nicolasa de la Cruza. Ta sama ławka rezerwowych tak szczerze robi wrażenie. Podobnie jak nowe tereny, które przejmuje Alianza Lima. Naprawdę niesamowite historie dzieją się w tym odcinku, a jeszcze ten najważniejszy i najlepszy. Teoretycznie przed nami Cork City z Irlandii. W końcu wkracza nam do gry. Postanowili oni uderzyć w Celtic, gdzie przypominam, gra Leo Messi. Co prawda wspominałem o niesamowitych scenariuszach, jakie się dzieją w tym imperializmie, ale jak Leo Messi będzie grać w Cork City, to sobie coś zrobię. No powiem wam tak, po gwiazdkach widać delikatną dysproporcję pomiędzy dwoma zespołami. Najlepiej oceniony w Cork City jest Vinbo, ale on dostał upgrade. Nie, to się nie może tak skończyć, nie, bo Messi nie może grać w Cork City. Udało się, no naprawdę, naprawdę, gdybyśmy to zobaczyli, ale wow, Cork City w ogóle wprowadziło w tym spotkaniu od 21 minuty, no ale ostatecznie to Celtic wygrywa pewnie 3-1, no i pozwólcie, że nie będę robić żadnego transferu do Celticu. Gdyby Cork City jakoś na początku tej naszej serii zaatakowało Celtic, to może by mieli jakieś szanse, no ale teraz to nie było już żadnych. Oho, czy to będzie plus 5 napastnik blisko Bournemouth, ale ostatecznie to będzie upgrade napastnika. Oczywiście nie obraziłbym się, gdyby taki upgrade dostała Jagiellonia, Białystok czy jakiś inny polski klub, ale to będzie
APOEL, tam wyżej była AS Roma, no szkoda, APOEL dostaje. Okej, no tak wyglądają napastnicy, no i tutaj mamy Marquinhosa, który już kiedyś dostał jakiś upgrade, pamiętam. No ale nic nie szkodzi, żeby dać mu kolejny upgrade, no i teraz ma jakiś sensowny overall, bo 81. W sumie to jest spoko, jak piłkarze dostają na przykład dwa upgrade'y i są lepsi i rzeczywiście ten wcześniejszy nie był totalnie bezsensowny. A tymczasem Austria, Sturm Graz. Sturm Graz jest tutaj, jak widzicie, oni graniczą z Jagiellonią Białystok, ale oni atakują tak na pół noc, na wschód, no i to na pewno jest atak, tak, a na pewno atak na Austrię Klagenfurt. WTF, jaką dziwną formację ma ta Austria Klagenfurt, co tu się stało? Dla obu ekip jest to debiut w imperializmie, delikatnie gwiazdkowo lepszy Sturm Graz, no ale jak się popatrzy na te overale, no to rzeczywiście tak jest. I pytanie, czy Rafiś nie rzucił klątwy? No, nie rzucił, no jakoś w tym filmie, o dziwo, dzisiaj faworyci wygrywają swoje spotkanie. W ogóle Sarkaria jakiś dla Sturmu strzelił 4 bramki w tym meczu. Ależ mecz tego zawodnika. Czy no, faworyci wygrywają poza Realem Madryt. No i cóż, Sturm Graz bierze Nicolasa Wimmera, Andiego Irvinga oraz Sinana Carveina. No i wszyscy fani Sturm Graz są usatysfakcjonowani. W końcu zobaczyli swoją ulubioną drużynę w akcji. Oj, to chyba będzie bonusik, a nie, jednak APL znowu, po raz kolejny, tylko tym razem nie dostanie upgrade'u, a będzie atakować. Ja wiem, że maksymalna pikseloza, niczego nie widać, ale to na pewno jest atak na czerwony teren, który jest pod panowaniem Olympiakosu. APL to ostatni cypryjski klub, w sumie na początku imperializmu było ich 6 i żadna ekipa z tego kraju nie zdołała wygrać spotkania, teraz jest dla tego kraju ostatnia szansa. No i może ten Marquinhos 81 poszaleje na boisku i to APL wygrywa 1-0, ależ Olympiakos przymarokował, zaraz zobaczycie ile oni terenów stracili, Petrović w 36 minucie, APL do siebie bierze Aymerica Laporte, Cristiano Ronaldo oraz ulepszonego i ze zmienioną pozycją Mateo Valbuena 87. Tym jednym meczem ten malutki APL poszerzył swoje granice, nie wiem, chyba 1000-krotnie. No zobaczcie, ile oni terenów przejmują. No to jest niesamowite, jak Olympiakos mógł to przedupcyć. Można powiedzieć, że z delikatną nawiązką, ale jednak to APL jednoczy Cypr. APL jeden z największych krajów na mapie. No bardzo, bardzo ciekawe. Ale czy to będzie Burnley? To będzie plus 10 dowolny, moi mili. Plus 10 dowolny. Jeden z lepszych upgrade'ów. No to teraz niech się trafi polski klub. Nawet może być Raków, Legia. To nie musi być koniecznie Jagiellonia i to będzie AS Monaco. Tak, ostatecznie wejdzie. No i AS Monaco w ogóle pierwszy raz nam się trafia. Oni wcześniej w żadnym stopniu nie brali udziału w naszej zabawie, no i chyba zrobimy taki delikatny powrót do przeszłości i sprawimy, że tak jak kiedyś w Ultimate Team Ben Yedder znowu jest bestią, ma teraz 92 oceny ogólnej. Co za tym idzie, Ben Yedder w przyszłym odcinku, a być może jeszcze w tym, będzie mógł troszeczkę namieszać. Tymczasem mamy Lamię, która wbrew pozorom też namieszać może. Tutaj jest Lamia i nie mówię tego bez powodu, no bo widzicie w jaką stronę atakują i robią to, o czym pomyślałem, czyli uderzają w nowe tereny APL-u. Lamia to jest słabiutki klubik, no ale pamiętajmy, że APL w meczu z Olympiakosem też faworytem nie był. O, było bardzo blisko. APL wygrywa 1-0. Marquinhos trafia brameczkę. Czyli jednak te dwa upgrade'y na coś się przydały. APL bierze Adejo. O, byłego zawodnika m.in. Wisły Kraków i Legii Warszawa, Carlitosa. Oraz Sid Clay'a 74. A, w ogóle Lamia to do tego spotkania była ostatnią grecką drużyną. Także no, Grecja już też kończy zabawę w tym naszym imperializmie. No i było blisko transferu, ale wracamy do Ameryki Południowej. Cerro Porteño z Paragwaju. No i ta Alianza Lima nie będzie mieć spokoju, muszą rozgrywać kolejne spotkanie. Cerro Porteño już jedną niespodziankę nam wcześniej zrobiło, dzięki czemu mają Gomeza 80 na obronie i Wevertona 81 na bramce. I pytanie, jak będzie teraz? Alianza Lima, potężny klub, ojej! Ależ zawał przez sekundę, dostałem. Alianza Lima po niesamowitych męczarniach wygrywa po karnych. Do Alianzy przenoszę tylko Gustavo Gomeza, no bo nikt inny się nie przyda
peruwiańskiemu zespołowi. Alianza Lima jeszcze bardziej dominuje Amerykę Południową. No póki co Alianza Lima radzi sobie naprawdę świetnie. Ja już w sumie zapomniałem, ile oni meczów wygrali. Tymczasem Real Sociedad, jedyny Real, który został nam w grze. No początkowo myślałem, że zaatakują Walencję, ale na to wychodzi, że to jest meczyk z Atalantą. Real Sociedad jest oczywiście mocnym zespołem, no ale patrząc na ten skład Atalanty, no to on robi naprawdę piorunujące wrażenie. Ale czy zdołają udźwignąć presję bycia faworytem? No i chyba udźwignęli. Dwie bramki Barelli. No ten Barella to niby jest środkowym pomocnikiem, a strzela jak głupi, można powiedzieć. Dla Realu Sociedad Oyarzabal. Do Atalanty sprowadzam Robina Lenormand, no bo chcę mieć jakiegoś lepszego rezerwowego środkowego obrońcę. Oraz Iago Aspasa oraz Mikela Merino. Aspas i Lenormand, jak widzicie, są na ławce. Merino zmieniłem pozycję na SPD, bo mi się chciało zmieniać formacji. No ale i tak wskakuję oczywiście do wyjściowej jedenastki. I przez to zwycięstwo oczywiście poszerzają swoje wpływy na Półwyspie Iberyjskim. No i według moich skomplikowanych obliczeń przed nami ostatni mecz. Czy to będzie Celtic, czy to będzie Raków Częstochowa? Kończymy odcinek polskim wątkiem. No i żeby nie tracić w ilościach polskich klubów, fajnie jakby Raków zaatakował na wschód, na tą Zorię Ługańsk. No ale to ta strzałeczka musi zadecydować i chyba mnie posłuchała. No dokładnie, atak na ukraiński klub. Obie ekipy są ocenione na 3 gwiazdki, ale ja wierzę w siłę ulepszonego Iwiego Lopeza 78. Oczywiście Zoria też ma kilku ciekawych piłkarzy, ale ja chcę, żeby to był polski odcinek i żeby Raków, tak samo jak Jagiellonia, dała trochę radości polskiemu kibicowi. No zatem trzymamy kciuki, no wykorzystajcie... Ali Firenko, 56. minuta. No patrząc na statystyki, był to naprawdę, naprawdę wyrównany mecz. Ale niestety przegrany. Niestety przegrany przez Raków. No niestety z bólem serca robię te 3 transfery. Stratos Farnas, Fran Tudor oraz Ivi Lopez lądują w Zorii Ługańsk. Ech, a ten odcinek mógł się tak fajnie dla polskiego kibica zakończyć. No ja wierzę, że Jagiellonia Białystok zdoła odbić Iwiego Lopeza, może nawet Legia Warszawa. A, w ogóle ja tak policzyłem zespoły na kolej, wyszło 61. Gdzieś Rafiś musiał zrobić jakiś błąd. Także wylosujemy sobie jeszcze jeden pojedynek, tak żeby było rzeczywiście 60 spotkań w przyszłym odcinku. No i mamy Australię, Adelaide United. No i to będzie mecz o dominację w całej Australii. Obie ekipy są ocenione na 2,5, no ale mają kilku ciekawych piłkarzy. W Adelaide United to chociażby jest Zawada 80 overalla, ale w takim Western Sydney FC mamy przecież tego przetransferowanego Rubena Diasza czy ulepszonego golkipera Tomasa. Zatem po prostu niech wygra lepszy, jest to... WS Wanderers wygrywają 3-1. Zatem zwycięzcy biorą Matthew Lekiego, Tolgaja Arslana oraz Oskara Zawadę. Czyli tak czy inaczej odcinek kończymy polskim wątkiem. No i oczywiście Western Sydney FC bierze multum terenu w Australii, w Nowej Zelandii, no i tutaj niestety w Indonezji. Będę musiał te wysepki znowu wszystkie kolorować. Tym akcentem definitywnie kończymy przedostatnią część wielkiego światowego klubowego imperializmu. Tak zmieniła się mapa względem pierwszego odcinka po 360 spotkaniach. Ten film był bardzo intrygujący, bardzo ciekawy, no bo urosły nam z 3 wielkie imperia, Alianzy Limy, Atalanty, no i oczywiście Jagiellonii Białystok. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeżeli tak, no to tutaj wyświetla Ci się ostatnia część wielkiego światowego klubowego imperializmu, jeżeli już jest na kanale, jeżeli nie, to masz całą playlistę, a tutaj wyświetla Ci się film, gdzie zresetowałem karierę Neymara. To jest również ciekawy film, dlatego zachęcam, abyś go zobaczył.